Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czy Warto, a dzisiaj przed nami skiny robotów, ale do nich sobie zaraz przejdziemy, ponieważ na samym początku, słuchajcie, tak jak obiecałem, mam dla was wyniki giveawaya spod poprzedniego odcinka. Te dwie osoby wygrywają, zgłoście się do mnie na e-mail albo na fanpage, żeby odebrać nagrodę. A ja, słuchajcie, jeszcze na samym początku chciałbym wam podziękować za ponad 53 tysiące użyć kodu Nexe. I z tej okazji standardowo robimy sobie konkursik. Dzisiaj, słuchajcie, na również 5000 fałdolców, jedyne co musicie zrobić standardowo: użyć kodu Nexe w sklepie, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję na kanale oraz napisać w komentarzu cokolwiek tylko chcecie i po prostu wyniki będą w najnowszym filmie. A ja już, słuchajcie, nie gadam i zapraszam was do odcinka, a w zasadzie do Czy Warto. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o te skiny, to powiem wam szczerze, że nie wiem za bardzo co o nich myśleć, ponieważ po pierwsze nie wiem, którego kupić, bo oba te skiny mają takie same hitboxy, tak samo wyglądają. Ta pani wydaje mi się lepsza, jeżeli chodzi o przód, ale z tyłu wydaje mi się, że ten koleś jest chyba lepszy. Plus ma chyba taki ciekawszy bug blink, przepraszam. I szczerze powiem wam, że naprawdę nie mam pojęcia, którego kupić, ale wydaje mi się, że zdecyduję się mimo wszystko na laskę, ponieważ ma tą fajną czapkę, ja lubię czapki, także kupujemy oczywiście z kodem, jak sobie przypominam. I powiem wam szczerze, że ja tego skina osobiście nie polecam, moim zdaniem jest taki ok, taki 6/10 bym udał. W tym momencie macie ankietkę, zagłosujcie sobie i jeżeli, słuchajcie, chodzi o kill-off do tego skina, mi się on osobiście podoba i jest to kill-off rozdroża. I są to takie jakby znaki z rozdróż, które zniknęły, czyli to może być przeciek, że rozdroża lub pieci znikają, raczej nie. Po prostu, nie wiem, jakieś, może te skiny wywodzą się z rozdróż lub pieci i to jest jakiś lore z tego będzie, no nie wiem, zobaczymy, słuchajcie. Anyway, lotnia, znaczy kill-off moim zdaniem jest naprawdę ok, kupujemy sobie i dodatkowo mamy nową emotkę, która wygląda w ten sposób. Jest też w miarę spoko, też sobie kupimy, a czemu by nie? I powiem wam szczerze, że dzisiejszy sklep jest nawet masny. Mamy tutaj sierżanta z szarfą, słuchajcie, najlepszego skina na świecie. Kupiłbym go, ale nie mam fałdolców, także niestety, tego nie zrobię. I powiem wam szczerze, że jest mi troszeczkę smutno, ponieważ usunęli, słuchajcie, gifty. Jeżeli wejdziemy sobie na przykład tutaj, nie możemy to zakupić jako gifta, a ja niestety nagrałem pół odcinka tylko. Mam nagrane tylko jak wysłałem gifta dwóm osobom, dlatego najprawdopodobniej odcinka z giftowania youtuberów nie będzie, ponieważ no niestety nie mam jak. A więc okej, słuchajcie, ja już w sumie przedłużam i zapraszam was do odcinka, w którym będziemy razem z Holmem testować tego niesamowitego skina i było naprawdę ciekawie, także polecam oglądać do końca. Holm, wiesz co dzisiaj robimy? Nie mam pojęcia, bo mi nie totalnie mówiłeś. Nie mam pomysłu na odcinek, ale wygrajmy grę. Jazda! Jazda! Tak jest! Tak jak zawsze, ojej, proszę nie krzyczeć. Daj tą daj potkę, bo to może daj siorba. Wydaje mi się, że nie potrzebujesz. Nie, no dobra, weź sobie. No weź sobie. No weź to potę! Dziękuję bardzo. Proszę. Ogółem to mam tego, mam dwie nowe bronie. Jakie? Co, dwie? No dwie znalazłem. Okej, żeję. I ubiłem gościa za 80. Dawaj, spamimy tym głównym. O nie, zbudowałem. Jaki nie mów tak o nowej broni. Ona jest wspaniała. Tak samo jak moje kół aktualne. Pozdro. No, zabij powoli gościa. Patrz, bo rakiety postawił nam chłop. Ty, gdzie on jest? Chłop z rakietami, ja go zabiłem. Ale ten drugi. Tu jest! No właśnie. Dostał ode mnie. Weżej, bo cię zabiję zaraz, chłopok. O, ja budulca nie mam. Nie zabiję, spoko. Spoko, no, widzę, spoko. Że sobie poradziłeś. Tak, poradziłem sobie, jestem totalnym kozakiem. O, ty kurdebele. Kurdebele? Jest na domku. Na domku, kurczę, braszka jest, pomocy potrzebuję. Kurde, trafił mnie. Okej. Okay. No pamiętaj, masz tą broń. No. Wolałbym mnie nie mieć. Uważaj, bo to dwie napocone pumy są. Właśnie widzę. Nie wiem, to broń jest generalnie najgorszy rzecz na świecie. Tak samo jak to. A, tak wystarczyłoby ich dojechać. Najgorsze jest to, że ja nawet nie mam czym. No nie! Nie traf mnie, proszę. Ogółem chyba jestem martwy. Ja chyba też. No, spokojnie, spokojnie. Ja się uleczę ogniskiem i ich nie ma. Dajcie, że stary, patrz, ja mam taki pomysł. Mhm. Jaki masz on pomysł? On spami, tym Boże! No nie mam pomysłu. Dobra, i dojedźmy, będziemy tu stać 4 lata. Ale nie mam czym, nie mam czym, czekaj. O, prawie dostał. Dostał jeden ode mnie. Dostał 86.
Ej, serio, one są napasane, idę ci pomóc, idę ci pomóc, idę ci pomóc, idę ci pomóc. Poczekaj na mnie ogółem. Są. Wow, tutaj są. Dostała jedna trochę. A ład, trochę... co? Jezu, pod zni... pod się leje. Pod się leje. Dawaj, Holm! No nie mam czym, no. Mogłem co najwyżej nową bronią, którą się nie natrafi się. Ej, patrzcie na w ogóle na niki. W, ej, w, dwi, i, xxx i dwixx. Nie wiem, dobra, sprawdzamy ich staty, czat. Bo to tak nie może być, oni mają, to jest jeden organizm w ogóle, nie? Stoją w jednym domku, mają tyle samo chromosomów, w sensie jeden organizm, mówię wam. W sensie mają po 23, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Fortnite wiem, Tracker. Koleś ma 1,60 HD i w ostatni 1,60, 1,60 HD. A czekajcie, zobaczmy jego kumpla. Wave2xxx. O, ten to już lepszy, 1,93, ten to pożyje! Wow, dobra, to my wiecie, to już normalnie team profesjonalny jakiś. Słuchaj, mój kolego najdroższy, w tym momencie lecimy na Tilted Towers, proszę się nie śmiać. O, ale dostałem wspaniałą broń, ponownie! Niech ginie. Wow, ilu was tutaj? Wow, jeszcze jedna pomogłem. Ty, bez kitu. Pomuję mnie po 90, koleś. Ty, Elon Marmora tej. O, myślałem, mogłem skończyło. Go kill off. Oj, dostałem snajpę w plecy. Chciałem strzelić, to kiwał głową, że nie. O nie. Oho, dobra, okej. Okay. Budowanie. Proszę. No niestety. Czemu nie postawiłem ściany? Ferhat Sukt. Sukut. Ten niesamowity zawodnik ma również 1,80 KD. Ja nie mogę. Chyba jakaś szczęśliwa liczba. Winów ma 165, słuchaj. 165 winów. Jak on to robi? To jest niesamowity zawodnik. Chociaż to tak naprawdę nie jest posony, bo gra Yeti. Każdy wie, że na podstawie nie grają takimi fajnymi skinami. Czemu ja wylądowałem na najgorszy domek w tej grze? Czemu to zrobiłem? No i kto go zabije pierwszy? Ja, dlaczego on? No i dlaczego ty krzyczysz znowu? O, już, już. TV6P. Kto cię zabił? TV6P. Okej. No, no. Holm. No. Zabił mnie kolej z KD040 z 7 winami. dobra, słuchaj, Holm, zróbmy tak. Przestań, stop it. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Masz challenge, okej? Okay? Musisz. Mhm. Musisz, jak tego nie zrobisz, to mój stary cię dojedzie. Musisz zdobyć 3 fragi. E? 3 fragi. Co dostanę w zamian? No, mój stary cię nie dojedzie. A, myślę, że wystarczająca nagroda. O, tu mam... Co? O, lol. Cześć? No, ale gdzieś mocno postawił. Ej, no, te motki... Miałem rację, żebyś tę motkę puścił, lol. Miałeś rację. Miałeś rację ogółem. Okej, okay, teraz ten challenge zamienia się na zabitego gościa na dole. Dobrze. Gdzie on jest, powiedz mi? Na dole. Na dole. To jest pierwsze piętro. To jest... dół ogółem. Nie, to, bo to jest dół. To jest ziemia, a ziemia jest na dole. Mówię ci, Holm, Jezu, po co przedłużasz ten odcinek? Zabij się, nie graj dalej, a ten, no, zrobię 4 fragi, zabiję tam resztę, nie, Holm, naprawdę tragedia. Dobra, koniec żartów, ja idę jutro do prawnika i zgłaszam cię za bullying. Jaki bullying? Bo co odcinek? Ja sobie nagram te filmy, gdzie mi wyrzucałeś. Jaki bullying? Czy ci kiedykolwiek wyrzuciłem? Nie. Czy ci kiedykolwiek wyrzuciłem? Mi jest przykro. Ja udaję, że się śmieję, a potem siedzę i wyrzuciłem. Ale o co ci chodzi? Czy ja cię kiedykolwiek wyrzuciłem, powiedz mi tak. No to może widzowie niech odpowiedzą w komentarz. Ja się teraz pytam. O, człowiek. Ale wspaniały lunchpad. Czy jeszcze jeden leci? O, jeszcze jeden, to kumpel. O, patrz, szary jest.
O, trap, trap, trap. O, plecy. O, spadłeś. O. O. Komentator SR. O. 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 Ci Zesla powinni mnie wziąć do tego, do tam budki komentatorskiej. O. 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 Możesz przestać jęczeć? O. Ja mówię tylko o. O, 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 co to znaczy? O, 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 Why you booing me? Nic, posłuchać nie mogę, bo chłop się czuje. No nie wiem. Chad, wracając generalnie do filmu, to ja miałem pokazywać status posłanych dzieciaków. Kolmyty KD 2.21, 400 winów. Takie niskie mam? Ale sweaty, ale sweaty, ale sweaty. Brr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 r
Niczym nie miałem, mamo. Atlantis! This guy is Atlantis! Atlantis Returns. Wow, KD168, tak jest! Jakby jakaś firma potrzebowała komentatora na zaraz, to wiecie, to adres macie na dole, niech zapisać. Ty, daj mi tą pompę. Daj tą pompę, powiedziałem. No, to jest ten, co mnie zabił chyba. No, no ta, normalnie. Jezus, a typ! Jak stoi z tam. No nie wiem. Mapu. Nie mam. Nic. Propos bycia spoconym, zobaczmy jakie statystyki miał Dorfer 111. Jaki spocony? Gorfer 111 miał, słuchajcie, statystyki 1,56. Gaaa! Ten zawodnik był dobry. Powiem wam tak, niestety, ale. Jest generalnie godzina trzecia. Ja już jestem zmęczony fest. Także chyba się żegnamy, nie Halum? No ja dopiero wstałem niedawno. No, nie no, bo generalnie sprawa wygląda tak, że chciałem nagrać film ambitny, ale zacząłem robić wow i mi gardło zaczęło boleć. A, to źle robiłeś, że przeszkadzałeś mi w grze. Karma. 30 tysięcy łapek w górę i mówię wow przez 2 godziny, bez przerwy. O, kocham kurde, was, widzowie. Dobra. Trzymajcie się. Dobijamy. Pa, pa. Pożegnaj się. No, dzień dobry, właśnie wychodzimy. Elo. Hello. Papa. Papa.